Symbole to pojęcia, przedmioty, znaki mające jedno znaczenie dosłowne i większą liczbę znaczeń ukrytych. Co nam przychodzi do głowy, gdy myślimy o symbolu Warszawy? Ale nie tylko oficjalne i historyczne symbole naszego miasta będą tematem dzisiejszej lekcji. Wspólnie z uczniami zastanowimy się, czy pojawiły się jakieś nowe propozycje, które mają szansę zyskać to miano.